Dzień dobry. Mam dla was dzisiaj bardzo niezwykły odcinek, niezwykły filmik, ponieważ chciałbym wam trochę powiedzieć dzisiaj o tym, jak ważne w nauce języka jest poznanie kultury kraju docelowego, czy jakby ludzi, narodów, które posługują się danym językiem i w jaki sposób można to zrobić, a nawet trzeba, po to, żeby język znać nie tylko jako słowa, jako zdania, jako reguły gramatyczne, ale też jako pewną kulturę, historię i tradycję, która ten język otacza. I dzisiaj ja postanowiłem zagłębić się troszeczkę bardziej w kulturę jednego z języków, których się uczę, czyli kulturę języka norweskiego, i spróbować jedną bardzo, bardzo, bardzo norweską rzecz. Tą rzeczą jest brynost. Brynost to jest rzecz, o której wam za chwilę opowiem, ale najpierw przygotuję sobie stół. Dobrze, jesteśmy, więc myślę, że możemy zacząć od otwarcia naszego bohatera. Otóż czym jest brynost? Brynost to jest ser, który, jego nazwa to dosłownie brązowy ser. Ser jest brązowy, jak otwieram to taki dziwny ma zapach. Problem jest taki, że z brynostem nie możemy jednoznacznie stwierdzić, że to jest ser taki, do jakiego sera się przyzwyczailiśmy my gdzieś tam w naszej części Europy, czy w ogóle świata, ponieważ brynost to jest de facto ser zrobiony z tego, co z produkcji sera zostało, czyli to jest serwatka zmieszana później jeszcze z na przykład mlekiem i ze śmietaną. Przy czym mleko może być różne. Ja na przykład mam ze sobą brynost w wersji gajtost, czyli to jest ser brązowy z mleka koziego. Najbardziej popularny jest podobno ser, którego nazwy zapomniałem, ale mogę wam ją napisać, bo on ma długą nazwę. Jest to ser z mleka zmieszanego krowiego i mleka koziego. No jest jeszcze wersja podobno najbardziej soft, czyli wersja z mleka tylko i wyłącznie krowiego. To są trzy. Czyli mamy serwatkę, to co zostaje nam z produkcji sera. Ja nigdy sera nie robiłem, ale co nieco poczytałem. I tą serwatkę się miesza właśnie z jakimś tam mlekiem, ze śmietaną i tak dalej. I to się gotuje do momentu, do którego po pierwsze laktoza się nie skarmelizuje, a po drugie nie wyparuje nam cała woda, więc po tym zostaje nam coś takiego. On wygląda w ten sposób i on po konsystencji jest takiego, ja bym powiedział, płynne takie sery topione, które możecie sobie kupić. I mam do tej degustacji, którą tutaj przyniosłem, ponieważ zupełnie nie wiem, czego się spodziewać. Dużo osób mówi, że to ma smak karmelowy, czy smak krówkowy. I to jest mniej więcej coś, czego się spodziewam, aczkolwiek z dodatkiem oczywiście smaku tam śmietanowego czy mlecznego. Więc to nie będzie wcale jak, nie wiem, Nutella tylko w wersji krówkowej, a tylko coś innego. Więc przygotowałem sobie tak, kilka rodzajów pieczywa. Mam tutaj chleby tostowe, zarówno pełnoziarniste, jak i zwykły, pszenny. Mam ze sobą kachałkę, mam ze sobą ciabatę, mam zwykłą kajzerkę i wziąłem jeszcze losowo krakersy sezamowe, bo stwierdziłem, że na nie też można położyć troszeczkę i spróbować. Mam tutaj ze sobą domowy dżem, domowej roboty. A mam ze sobą też taki krem czekoladowy, chyba mi tu go trochę zostało, nawet nie sprawdziłem, ale jest trochę. I miód, bo może to się jakoś będzie zgrywać. Z rzeczy wytrawnych wziąłem zwykłą szynkę, to jest bodajże polędwica, nie pamiętam jaka. I jeszcze ser, bo ser z serem to zawsze dobre połączenie. Banany, ogórek i to jest wszystko, co mam na ten moment. Na początek naszej degustacji myślę, że wezmę po prostu zwykły kawałek gajtostu i też co ciekawe, Norwedzy wynaleźli specjalny nóż do serów. On jest teraz popularny w całym świecie, to się nazywa Ystehevel i on wygląda tak, jak wam teraz pokażę. I on by się mi przydał, niestety nie zaopatrzyłem się w niego. Myślę, że zaczniemy ze zwykłej kajzerki. To będzie początek naszej degustacji. Więc troszeczkę gajtostu samego na kajzerce. On się nie chce odczepić dlaczegoś, nie wiem dlaczego. Z jakiegoś powodu. Oj, dobra, zaraz mi to wyjdzie. Ogólnie historia jest taka, że gajtost to jest bardzo fajna ilustracja historii Norwegii, tej jeszcze przed odnalezieniem złóż ropy, czyli czasów, kiedy Norwegia była krajem bardzo biednym. I w tym biednym kraju dieta była bardzo prosta.
i każdy element jedzenia jakby starano się ratować. Jedna z takich pań, gospodyń w Norwegii, w dolinie Gudbrand, ona pomyślała kiedyś, że no to, co się zostaje ze zwykłego sera, można to wykorzystać jakby po raz drugi. I tak wyszedł właśnie pierwszy brynost i ja właśnie będę próbował swój pierwszy kawałek chleba z tym brynostem. Okej. Więc to ma posmak karmelowy. Ale koniec końców jest to jednak słone. Ale ciekawe. Więc jeśli ktoś lubi połączenie słoności, a to jest jeszcze ser kozi, więc on jest dosyć taki wyrazisty, ale z lekkim posmakiem karmelowym, no to jakby z takiego słodkim posmakiem, który nie jest słodki tak de facto, jakby nie bardzo czuć tutaj ten cukier, to polecam. Ja spróbuję sobie właśnie z krakerstem, czyli moim własnym wynalazkiem. Dlaczego by nie? Czy gajtost z krakersem może być dobry? No jakby kwestia się wzięła, wracając do historii, z tego, że brynost został wynaleziony, się zaczął podobać Norwegom bardzo i stał się takim, powiedzmy, ich symbolem, jeśli chodzi o jedzenie. Więc Norwedzy zaczęli jeść i to się rozpowszechniło i dzisiaj jest uważany za jeden z symboli obok łososia. Chyba najbardziej znany i najbardziej taki jaskrawy przykład norweskiego jedzenia, przy czym łosoś, powiedzmy, jest dosyć międzynarodowy, a brynost jest produkowany tylko i wyłącznie w Norwegii plus w kilku miejscach w Szwecji. Ostatnio, co ciekawe, brynost stał się coraz popularniejszy, czy zdobywa popularność w kraju takim jak Korea Południowa. Nie wiem, czy wiedzieliście. Oni nawet tam eksportują jakieś w ogóle tony tego sera rocznie od kilku lat. Jakaś jedna para turystów postanowiła, jak była w Norwegii, bardzo mi się spodobał brynost, postanowili go zacząć sprowadzać i serwować w swojej restauracji i to się później rozpowszechniło na całą Koreę Południową i sprowadzają tony tego sera rocznie. To jest bardzo ciekawe. W Polsce można kupić to, ja kupiłem akurat przez internet na Allegro, ale są sklepy w Polsce, które, że tak powiem, dystrybuują ten ser. Zaraz z krakersem. No i to już bardziej tu mi odpowiada, niż ten, że tak powiem, kajzerkowa opcja. Więc odrzućmy na razie bułki. Przejdźmy może do chałki, bo chałka jest sama w sobie słodka. Wziąłem trochę za duży kawałek, ale no jakoś go wykorzystamy. Więc częściowo go posmaruję. Ja dopiero go wyjąłem z lodówki, więc on jest taki, że mi się nie chce jeszcze rozsmarowywać, ale jak widać, troszeczkę poszło. Więc weźmiemy sobie troszeczkę na tą chałkę i zobaczymy, jak to będzie właśnie z chałką. Tylko może tą część, gdzie jest posypka, w sensie gdzie jest cukier, żeby było ciekawiej. No to na pewno ciekawy kontrast. Bardzo ciekawy kontrast, bo jest ten posmak słonawy, taki... Czuć, że to jest właśnie... Czuć serwatkę. Tam bym powiedział, że to jest przede wszystkim... No przynajmniej tak mi się wydaje, że tak serwatka smakuje. Tak sobie wyobrażam ten smak. I to wyczuwa się w tym serze bardzo, bardzo mocno. Właśnie, kupiłem 250 gram. I nie wiem, kiedy ja to zjem. Więc będę pewnie następne tygodnie, czy następne dni bardzo mocno ten ser eksploatował. On ma datę ważności, zaraz wam powiem, do 10 kwietnia 2022 roku, więc to bardzo długa ważność. Ja bym jeszcze spróbował, zanim was opuszczę, nie wiem, czy będę chciał to próbować z szynką, może spróbuję, ale na pewno chcę spróbować z dżemem, bo to jest najbardziej popularna w Norwegii wersja i może do tego, żeby zrobić z dżemem, użyję sobie ciabatę, więc posmarujemy sobie najpierw troszeczkę tym brynostem i później dodamy do niego dżem. Właśnie. Do czego się używa właśnie brynostu? Bardzo często się używa go do sosów. To znaczy, można robić różne sosy na bazie tego właśnie sera. I na przykład, podobno, bo ja oczywiście w Norwegii byłem jeszcze zanim się uczyłem tego języka, więc nie interesowała mnie za bardzo kultura tego kraju, a przynajmniej nie tak bardzo jak dzisiaj. I też samego brynostu nie miałem okazji jeść, czy brynosta, jeść w Norwegii. Ale podobno się używa na przykład do dziczyzny. Co moim zdaniem jest bardzo logiczne, ponieważ na przykład dżemu też używamy, tak, żurawiny do dziczyzny. I brynost, sosy na bazie brynostu też do tej dziczyzny się dodaje. Więc teraz właśnie z dżemem, to jest dżem porzeczkowy, czekaj.
albo chyba porzeczkowy. Zaraz spróbujemy. Obawiam się, że nałożyłem sobie za dużo dżemu, albo jest on zbyt intensywny. Ale to jest bardzo fajne połączenie. To znaczy, już wiem, że być może na uniwersytet będę sobie brał kanapki właśnie z brynostym i z dżemem. Jest to ciekawa rzecz. No i tak, została nam jeszcze tutaj z tych rzeczy, których nie wykorzystaliśmy. Na przykład tost wieloziarnisty. I ja bym spróbował go z szynką i z brynostem. Ale też tylko kawałeczek, żeby nie było, więc pozwolę sobie przeciąć jakby kawałek tego tostu. Słuchajcie, warto czasem wydać trochę pieniędzy. Ja za ten ser, za 250 gram dałem 50 zł, z przesyłką już, bodajże od firmy z Rzeszowa, ale to nie jest ważne. Ale myślę, że jest to bardzo ciekawy i autentyczna możliwość jakby doświadczenia kultury tego kraju. Tak? Do Norwegii w najbliższym czasie prawdopodobnie nie polecę, chociaż mógłbym, ale jakoś nie mam tego w planach. Na przykład słuchałem podcast o brynoście. Brynost się pojawia na Duolingo, w kursie do norweskiego. Pojawia się też w kilku opowiadaniach na LingQ, na innej aplikacji, którą ja bardzo lubię. No i generalnie nie do końca wiedziałem, z czym to się je. A dzisiaj wiem, z czym to się je. Wiem, że dobrze się je z krakresami, wiem, że dobrze się je z dżemem, no i zobaczymy, czy się dobrze je z mięsem, czyli bardziej wytrawna wersja. No daje to taki posmak. Ja też daję chyba bardzo niewielką ilość tego, żeby w razie czego nie żałować. Ale myślę, że jest to takie bardzo fajne wyjście, czyli zamiast na przykład masła posmarować sobie tym serem brązowym i do tego jakąś właśnie tam szynkę, czy jak sobie jaką kanapkę robicie. Tak, została nam jeszcze jedna rzecz tutaj do spróbowania, której jestem bardzo ciekaw. Jest to banan. Bo teraz wymyśliłem i myślę, że bardzo dobrze, że kupiłem tego banana wczoraj, jakoś tak zupełnie wieczorem, jak myślałem, co do brynostu może się przydać. Mianowicie z bananem to może być bardzo smaczne. To co prawda spodziewam się, że to będzie coś właśnie w stylu Nutelli, ale nie jest. I myślę, że z bananem to może stworzyć bardzo fajną kombinację. Zaraz zobaczymy. Z bananem to ma bardzo dużo sensu, czyli ja bym powiedział, że tak, pierwsza rzecz, super z krakersami, to są krakersy z Biedronki sezamowe, tak. Druga rzecz to szynka, chociaż może i banan. Szynka, banan, dżem, krakersy, super połączenie, polecam, przypominam, że to jest bardzo specyficzne. Więc brynost zdaje egzamin. Moim zdaniem jest to bardzo ciekawe, aczkolwiek jak chcecie, jak myślicie, że to jest po prostu wielki kawał krówki, czy wielki kawał karmelu, to tak nie jest. To ma smak nabiału z posmakiem właśnie karmelowym. Więc przede wszystkim przebija się tutaj nabiałowość, jest słony, aczkolwiek lekka nuta słodkości właśnie z takim zaznaczeniem tej karmelowości, no więc nie spodziewajcie się, że jest to rzecz, którą można spotkać, no nie wiem, można sobie zjeść jako substytut, no właśnie, tak jak powiedziałem na początku, kremu czekoladowego, czy dżemu, czy czegokolwiek. Na pewno nie jest to substytut sera, bo to ma zupełnie inny smak niż ser, ale nie jest też krówką po prostu w kostce. Moje przesłanie jest takie, że próbujcie doświadczać tego języka, tego kraju, zanim tam pojedziecie, zanim będziecie mieli możliwość, bo bardzo często ograniczą nas finanse, bardzo często ogranicza nas czas. Dzisiaj ogranicza nas też COVID, więc mamy różne rzeczy, różne bariery, ale zawsze możemy rzeczy jakoś znaleźć w naszym kraju i doświadczyć, złapać to coś, co chcemy na temat danego języka, tak? Więc jak słuchacie podcastu, w którym jest temat przewodni brynost, czy na przykład kanapki do szkoły, jakie dzieci w Norwegii biorą i że one są z brynostem i nie wiecie, co to jest, no to możecie poszukać, znaleźć, kupić i spróbować, bo próbować samemu, zanim pojedziecie, żeby jak już pojedziecie do właśnie kraju docelowego, w moim przypadku Norwegii, żebyście rozumieli, co to jest, bo ja jak w Norwegii byłem lat temu,
chyba 6, to wtedy jeszcze się zupełnie nie interesowałem ani Norwegią jako taką, ani jej kulturą, ani jedzeniem, które tam jest. Jadłem w McDonaldzie, bo to było najtańsze. Dzisiaj wiem, że spróbowałbym czegoś innego. Także taki morał z tej historii. Mam nadzieję, że ktoś z Was po dzisiejszym odcinku spróbuje tego sera. I jeśli już próbowaliście kiedykolwiek, jeśli mieliście szansę, to powiedzcie, napiszcie mi w komentarzach, w jakich konfiguracjach i czy Wam smakowało. I może czy macie jakieś pomysły, co ja na przykład na tym stole mógłbym mieć, a nie wymyśliłem, albo nie kupiłem, albo nie miałem w ogóle takiego pomysłu, żeby to zorganizować. Także napiszcie, z czym Wam się to kojarzy. To jest kostka taka na biału, słona, lekko. Ale z posmakiem też lekkim, słodkim, karmelowym. Ciekawa rzecz, myślę, że w wielu krajach, nawet nie wiecie jak blisko położonych, macie takie bardzo ciekawe elementy smakowe. No na przykład fermentowany śledź w Szwecji, ale to ja na szczęście szwedzkiego się nie uczę, więc fermentowanego śledzia próbować nie muszę, ale dużo osób znam, które próbowały i mają bardzo ciekawe wrażenia. Napiszcie też, jakie są takie elementy kulinarne w krajach, których języków się uczycie. Też może być ciekawe, może też kiedyś postanowię, że muszę się dowiedzieć czegoś więcej o Grecji i spróbować czegoś bardzo greckiego, albo czegoś więcej o Portugalii, spróbować czegoś bardzo portugalskiego. Także dzięki wielkie za dzisiaj, trzymajcie się, dajcie lajeczka w górę, zasubskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnych filmikach. Mam nadzieję, że niedługo. Cześć!